Przechodzisz przez to wszystko jak burza. Nawet nie masz nic przeciwko tutejszym potrawom. Co szokuje, bo wszystko tu smakuje jak z pupagetti z nutką saładubki, Ale co najlepsze, twoje występy wprawiły cały teatr w zachwyt z tymi wszystkimi setkami wielbicieli. Dzięki tym wszystkim dochodom, które ściągasz, teatr będzie mógł sobie pozwolić na jeszcze więcej zabawek i ulepszyć swoje straszne show straszliwych zbrodni, by zaspokoić głód widowni. I co się dzieje z Hatim? Tylko nam sobie siedzi i obserwuje teatr całe dnie. On nawet nie mrugę. Wygląda na to, że został zmuszeniowo zmuszony do prowadzenia tego miejsca. Przynajmniej na to wygląda. Po prostu se siedzi. Taki pracowity jak nigdy. Jam korzystnie korzysta z swego życia? Wow, zwoni kolego. Tak jest, panie. Posolony i popiwrę. W szynach i żykach. Przepełniony bezużyteczną energią. Powiedz coś, tym. Kod zabrał ci nos? Cicho. Ludzie zdają się być tutaj dziwni, nienaturalni w tej części świata. Nasze rozbicie tutaj zdaje się być podarkiem od samego nieba bogów. A te chytre koty robią z nami co chcą? Jaka historia zostawiła im władzę nad tym opuszczonym miejscem, skrupulatnie dbając jak mogą o ten teatr żelazną pie. Łapą! Jak długo już tutaj siedziały? Rozejrzcie się. Wszędzie wiszą straszne ludzkie szkielety. Straszne, nie? Nie jestem naukowcem, ale wiem, ile zajmuje ciało, żeby się całkowicie zgniło, więc to musiało się dziać przez co najmniej, zaraz te... nie, nie słyszeliście nic. <laughs> więc czy posiadasz odwagę, żeby odkryć tajemnicze tajemnice tego szalonego miejsca, albo twoje żałosne krzyki grozy będą zagłuszane przez twoje własne żałosne krzyki grozy? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy.